Czy płacić za wiedzę, jak w zasadzie wszystko za darmo jest w internecie? O tym dzisiaj powiem, bo często pytacie, ale po co? Jakieś płatne kursy, jakieś szkolenia, skoro tak naprawdę na YouTubie i ogólnie w internecie jest wszystko, czego potrzeba. Ale nim o tym powiem, no to parę słów o mnie. No tak w zasadzie cała wiedza o zarządzaniu, taka podstawowa, której możesz potrzebować, to jest w tej książce o skutecznym menadżerze. Izrikus, skuteczny menadżer. Także nie tylko, żeby chwalić własną książkę, to mówię, ale jeżeli masz mało pieniędzy, a dużo czasu, sięgnij po książkę, tam się dowiesz, jak zarządzać. Więcej o tej książce i w ogóle o tym, co robię, na mojej stronie fruga.net. A teraz przechodzimy już do meritum, czyli do tego, to czy i kiedy warto korzystać z płatnej wiedzy online, skoro, tak jak mówiliśmy, praktycznie wszystko jest w internecie. Się zastanawiam, kiedy ja płaciłem za jakieś kursy, za jakieś szkolenia, czyli kiedy nie korzystałem z czegoś darmowego. No na przykład jak się chciałem niemieckiego nauczyć, gdy mieszkałem w Szwajcarii, no to oczywiście poszedłem na płatny kurs, żeby się języka nauczyć, bo gdzieś tam z tych darmowych różnych źródeł to nie bardzo szło. Albo inny przykład, zupełnie innej bajki, jak chciałem się nauczyć jeździć motocyklem. Oczywiście zapisałem się na kurs. No tak, ale to trudno sobie wyobrazić, że człowiek się nauczy jeździć motocyklem oglądając YouTube'a. Ale już na przykład, jeżeli jesteś programistą, to możesz sobie pomyśleć, no przecież tak naprawdę znajdę online te wszystkie rzeczy, które potrzebuję, żeby programować. Ale jeden z ludzi z branży IT mówi, nie, 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 słuchaj, tak naprawdę te wszystkie fundamentalne rzeczy, te podstawy, to programowanie C, C++, to najlepiej się nauczysz z dobrej książki. Natomiast jakieś takie rzeczy, już implementacja tych rozwiązań, implementacja jakichś rozwiązań w hardware, możesz sobie gdzieś tam pooglądać w jakichś kursach online, ale potem i tak sobie musisz w materiałach doczytać. No to dlaczego? Doczytać, dlaczego książki, a dlaczego za coś płacić, za co nie płacić. Ja myślę, że nim pójdziemy do tego punktu, to zobaczyłem na jakiejś stronie internetowej taką dość mądrą infografikę. O zobacz, pokazuje różne etapy życia. Pokazuje, że jak jestem młodym człowiekiem, to brakuje im pieniędzy, ale mam dużo czasu. Jak już jestem w średnim wieku, brakuje mi czasu, ale już mam pieniądze. Jak jestem w wieku emerytalnym, to mam znowu więcej czasu, mam już pieniądze, zaczyna mi energii brakować. I tak jak przełożyć na tą infografikę pytanie o to, ale kto, kiedy i w jakim celu ma płacić za rozwiązania wiedzowe, można by sobie powiedzieć, no jak masz kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat, masz stosunkowo dużo czasu, pieniędzy jeszcze nie masz, a chcesz się dowiadywać o świecie, rozwijać swoje kompetencje, to prawdopodobnie powiesz sobie, będę szukała materiałów na YouTubie, aż dowiem się, czego potrzebuję. No i może się okazać, że ten kawałek wiedzy, który ciebie interesuje, na przykład jak stworzyć jakieś studio nagraniowe, albo jak pisać oprogramowanie do gier, zajmie ci bardzo dużo czasu, ale ci nie będzie nic kosztować, bo wyszukasz te różne rozwiązania z różnych elementów. Natomiast jak już masz lat 30 parę, 40 parę, gonisz w piętkę, nie masz na nic czasu i ktoś mówi, słuchaj, to zamiast iść na ten kurs, gdzie oni ci powiedzą od A do Z, jak zarządzać, to przecież to wszystko jest w internecie. Myślisz sobie, no jest w internecie. Będę siedział dziesiątki godzin, żeby wyłapać te pojedyncze materiały, żeby odsiać ziarno od plew, żeby się tego wszystkiego nauczyć, co ktoś mi poda w jednym miejscu. No bo w twojej sytuacji tym kapitałem, którego ci brakuje, to jest czas, a ten, który masz, może nie w nadmiarze, ale wystarczająco dobrze, to są pieniądze. Tak? No, już nie będziemy chwilowo mówić o osobach w wieku przedemerytalnym, bo oni sobie też w jakiś tam inny sposób radzą, zdobywając wiedzę. Natomiast mój kanał na YouTubie to jest głównie kanał dla 30-parolatków, plus minus, także i są 20-parolatkowie i 40-parolatkowie. Natomiast no, zwykle jesteście właśnie albo w tej grupie, która mówi, no kurczę, no nie mam pieniędzy, mam czas, może znajdę wszystkie materiały wiedzowe w internecie, albo no już mam trochę pieniędzy, nie mam czasu. No i dla obydwu tych grup odpowiedź będzie nieco inna. Jeżeli jesteś w tej grupie, która ma dużo czasu i mało pieniędzy, to oczywiście szukaj w internecie, systematyzuj sobie przy pomocy książek takich czy innych i będziesz działać. Czy coś ci grozi, w sensie jakaś niedoskonałość tej wiedzy, którą zgromadzasz w internecie? No tak. Będziesz miał tą wiedzę oderwaną. Będziesz miał poszczególne części oderwane. Jak ktoś na przykład uczy innych programować gry online, mówi, no w tych tutorialach, które publikuje online, są różne pojedyncze elementy. Ktoś zobaczy ten mój filmik, tamten na YouTubie, ale
musi być naprawdę bezczachą, żeby sobie z tego cały układ ułożyć, żeby sobie zbudować z tego całość. Czyli masz ryzyko takie, że szukając tych rzeczy, korzystając z tych rzeczy darmowych, masz to wszystko poodrywane po prostu, jako pojedyncze fragmenty. Gdy w momencie, gdy idziesz na jakiś płatny kurs, korzystasz z płatnego rozwiązania, no to oczekujesz od prowadzącego, że on ci to wszystko poukłada w jakiś logiczny porządek. Co więcej, spojrzy na to, co potrafisz i będzie ci wypełniać te luki kompetencyjne, które masz. Także no tu jest taka główna różnica. No, można powiedzieć, no dobra, ale ja i tak nie będę płaciła tych tysięcy na jakieś kursy płatne, będę sobie działała bezpłatnie, dobrze, no to wtedy składasz to z tych elementów. Kolejne ryzyko, które jest w tych materiałach bezpłatnych, jest to, że zwykle brakuje tam tych szczegółów. I to nie dlatego, że ktoś ich nie chce ujawnić. Tak jak ja robię jakiś filmik na przykład na temat tego, jak używać kamery, czy jak skonfigurować różne historie. Mówię, słuchaj, tam sobie klikniesz, ustawisz, podłączysz ten kabel i będzie działać. No i w ciągu tych 5 czy 10 minut ja nie będę w szczegółach opowiadał dokładnie, jaki kabel, jaki sterownik, na którym systemie operacyjnym, bo to nie interesuje tego masowego widza, który ogląda materiał na YouTubie. Natomiast jeżeli już prowadzę jakiś kurs, to w szczegółach powiem, słuchaj, to jaki masz system? Aha, masz Windows, które 10, dobrze, jakie masz USB, USB drugie, dobrze, to będzie działać, tak dalej, są te szczegóły. Więc te szczegóły będą w rozwiązaniach płatnych, w rozwiązaniach bezpłatnych, tych darmowych, prawdopodobnie tych szczegółów nie znajdziesz, albo musisz dużo więcej czasu, żeby szukać. Zresztą takim dość dobrym przykładem było, jak pamiętam, jak się rozpoczęła pandemia, to ekipa niebezpiecznika, mojego ulubionego portalu o cyberbezpieczeństwie, postanowiła mocniej być w świecie online. Poprzez podcasty, jakieś materiały online'owe. Słyszałem, jak mówili o tym, że jak oni by chcieli, żeby na początku pandemii ktoś im w pakiecie, po prostu takim płatnym pakiecie szkoleniowym, powiedział dokładnie, jak te wszystkie gadżety, mikrofony poustawiać, bo oni znaleźli to wszystko online, ale ile to czasu kosztowało, to się w ogóle nie opłacało. Oni byliby gotowi zapłacić za to, że ktoś im to po prostu poukłada od A do Z. I to jest właśnie też między linijkami refleksja na temat tego, jaka jest cena bezpłatnych materiałów online. No ceną jest twój czas. Po prostu może się okazać, że znajdziesz to, czego potrzebujesz, wiele godzin, wiele dziesiąt godzin poświęcisz, dojdziesz do tego punktu i sobie pomyślisz, w takim czasie to ja mogłem tych pieniędzy dość dużo zarobić i sobie zapłacić za kurs, gdzie ktoś mógłby im pokazać. Akurat nie w tym przypadku tych facetów od niebezpiecznika, no nie było na początku pandemii nikogo, kto taki kurs by zrobił. Potem różne takie kursy się pojawiły. Innym aspektem tego płacić, nie płacić, kiedy płacić za zajęcia online'owe, no to jest kwestia tego, czy akceptujesz to, że twoja wiedza, twoje materiały są przerywane reklamami, no bo zwykle te większe kanały YouTube'owe są po prostu monetyzowane, czyli podczas oglądania tych materiałów edukacyjnych masz co chwilę przerwy reklamowe. Natomiast jeżeli sobie pracujesz w jakimś kursie płatnym, rzecz jasna, żadnych reklam nie ma. Dla niektórych to jest ważne, niektórych nieważne, ale jest to ważny element. Co jeszcze? Myślę, że też kwestia twojej świadomości tego, czego potrzebujesz. To znaczy, jeżeli ja wiem konkretnie, czego szukam, to sobie będę szukał w internecie. Jeżeli wiem, że mam takie rozwiązanie, że mam taki, a nie inny sprzęt, mam takiego laptopa, mam taką wieżę Yamaha i potrzebuję w jakiś sposób to wyjście HDMI tak podłączyć, żeby ten sygnał audio poszedł do wieży, a sygnał wideo poszedł do telewizora, no to wiem, czego szukam. To będę sobie szukał online. Natomiast jeżeli mam jakiś obszar, o którym nic nie wiem, nie wiem, czego potrzebuję. Potrzebuję innego prowadzenia. Jeżeli, znowu mówiąc o tym, tej nauce jazdy motocyklem, tak, no ja potrzebowałem, żeby ktoś mi pokazał krok po kroku, jak jeździć motocyklem. No może i tak na YouTubie jazdy motocyklem nikt by mnie nie uczył, chociaż nie wiadomo. Natomiast patrząc na przykład na tych ludzi, którzy uczą się programować, tworzyć gry online, no to jeżeli ktoś nie ma bladego pojęcia o pisaniu gier, no to potrzebuje kogoś, kto poprowadzi krok po kroku, powie mu, jak pisać te gry, no bo on jeszcze nie wie, czego szukać. Także to są te aspekty tego, kiedy płacić, a kiedy nie płacić za materiały online. Czyli reasumując, tak, myślę, że praktycznie cała wiedza współczesnego świata jest w internecie i jest dostępna za darmo. Czy to oznacza, że powinniśmy korzystać tylko z tej wiedzy darmowej, a nie kupować rozwiązań płatnych? No nie, bo zależy to, jak słyszeliśmy, z jednej strony od tego, na jakim etapie życia jestem. Jeżeli jestem na etapie życia, gdzie mam masę czasu, a w ogóle nie mam pieniędzy, no to korzystam z zasobów bezpłatnych. Jeżeli z kolei jestem w takim etapie, że w ogóle nie mam czasu, a mam jakieś pieniądze, no to kupię te rozwiązania, które mi się przydadzą. Co więcej, też pamiętajmy, inwestując w jakieś rozwiązania edukacyjne, one muszą się zwrócić. No jeżeli sobie kupię studia podyplomowe za 7000 zł, no to po to, żeby albo zarobić na wyższym stanowisku dzięki studiom podyplomowym, albo znaleźć jakieś nowe rozwiązania biznesowe, gdzie wykorzystam tą wiedzę. No to 7000 zł się zwróci. Czy jeżeli kupuję sobie jakiś
kurs online'owy, czy jakiś tutorial, który kosztuje kilkadziesiąt złotych, no to go kupuję, żeby zaoszczędzić czas, który będzie ekwiwalentem tego. Także tu też ten aspekt tego, no mam pieniądze, mogę zapłacić, no pod warunkiem, że ta inwestycja ma sens, czyli w jaki sposób się zwróci. Także tutaj ten aspekt tego, na jakim etapie życia jestem i też jaki rodzaj wiedzy, prawda? Czy to jest taka wiedza, że potrzebuję już w punkt pójść, bo ja wiem, czego szukam i bez względu na to, czy mam pieniądze, czy nie mam, to sobie znajdę po prostu ten materiał online, czy też nie mam możliwości spojrzenia tak szeroko z metapoziomu na to, czego szukam i potrzebuję mentora, potrzebuję kogoś, kto za pieniądze wprowadzi mnie w te materiały. To tyle. Aha, jeszcze taka podpowiedź na koniec, bo niektórzy z was mówią, no dobra, a co z twoimi konsultacjami, Bernard? Na przykład można ciebie zadzwonić, o coś zapytać? Ja mówię, no można, to jest moja praca zarobkowa, wtedy trzeba zapłacić. Ale można w środę o godzinie 20 zalogować się na moje spotkanie live na YouTubie. Wtedy można dowolne pytanie zadać, dostaniesz odpowiedź, nic nie płacąc. Oczywiście różnica jest taka, że tutaj na live'ie zadasz to pytanie publicznie i publicznie będzie odpowiedź, jeżeli zadzwonisz, dostaniesz konsultację, masz to prywatnie. Ale tu się znowu będzie stosować ta sama zasada, o której mówiłem wcześniej. Będą ludzie, którzy mówią, Boże, ja nigdy bym nie wydał pieniędzy na konsultanta, a tu mogę skorzystać za darmo, mam czas, mogę tego posłuchać, mogę być. A ktoś inny mówi, nie, ja bym nigdy publicznie pytanie nie zadał, wolę zapłacić i mieć poradę. Czyli w zasadzie nawet ta lekcja, o której tutaj mówimy, czy płacić, nie płacić za zasoby online'owe, tak samo się może też dotyczyć doradztwa. Dobrze, to już tyle. W takim razie pogodnie cię pozdrawiam, trzymaj się ciepło i do zobaczenia.